Proszę Państwa, mamy dzisiaj przegląd. Przegląd mamy gameplayów. Taki widzę delikatny przegląd, bo nie ma zbyt wiele tytułów, ale kilka jest dłuższych, widzę filmów, więc sobie zobaczymy. Assassin znowu do nas powraca. No dobra, dobra. Zaczynamy od The Elder Scrolls Legends: Isle of Madness. PEGI 12. My only choice was the path that drove me to madness. To są, to jest karcianka, nie? Ona podobno jest, znaczy też sam nie grałem, ale podobno jest do Hearthstone'a za bardzo. To give my own sanity, to save my son. The Shivering Isles. Few dare enter. None live to leave. At the center of it all is the mad god himself. Make a deal with him if you please. It will only cost you everything. Ale to fajne jest, dosyć takie klimatyczne, nie? Proszę bardzo, powiększę Państwu okienko. Chciałem, żebyście się przywitali z YouTube'em ładnie. PEGI 16. Total War, Three Kingdoms. A to widziałem już takie. Ja nie lubię Total Warów. Za bardzo. Tak, gdyby się zastanowić, to ja dzisiaj najbardziej lubię takie właśnie Minecraft-podobne gry. Że sobie chodzi człowiek po świecie od czasu do czasu, chociaż w Minecrafcie nie ma questów, ale gdzieś znajdzie jakiegoś questa, coś tam poeksploruje, wejdzie do jakiejś jaskini. Jest mój idealny model, ulubiony model gry. Czy ja lubię gry strategiczne? Nie, niespecjalnie. Niespecjalnie. Ja lubię gry, które opowiadają jakąś historię. Albo dają miejsce na moją historię. Gry strategiczne nie mają tego. Rok jest sexy. Kurde, no raczej. No raczej. Budują... Budują historię wokół tego, której tam potem nie ma. But for peace. They say there is one. Hytale. Okej, spróbuję zapamiętać. Who seeks me. Yes. Perhaps he is. Nie, ja wiem, że są strategie, które opowiadają historię. Sam StarCraft jest taki, ale ja lubię taki bardzo bezpośredni kontakt z bohaterem głównym. Gdzieś być blisko tego, co on przeżywa. No, nie wiem, jak to Państwu dokładnie. Battlefield Gothic Armada 2 Campaign Trailer. To też są takie... To są fajne gry, ale uważam, że czegoś im brakuje, że one nie potrafią mnie tak wciągnąć. Ale ładnie to wygląda. To jest ta kosmiczna strategia w świecie Warhammera. I wbrew wszystkiemu uważam, że Fallout 76 ma super model pomysł na grę, ale tak słabe wykonanie, to jest taki... Fallout 76 pod wieloma względami jest spełnieniem moich marzeń, ale tak jakby ktoś chciał spełnić moje marzenia i nasrał na nie jeszcze na końcu. Że niby chcesz po to sięgnąć, ale wiesz, że no i tak się ubabrzysz. Eldari, Drukhari, Orks, and worse. Zaraz będzie Minecraft, spokojnie, to jużśmy zaczęli. Dominance and survival. Battlefleet Gothic Armada 2 features three grand campaigns controlling five factions. This is Commodore Trevo.
A graliście Państwo w ogóle w EVE Online? EVE Online to jeden z ciekawszych systemów strategicznej walki w kosmosie miał. Że się nie strzelało praktycznie, tylko określało się współrzędne między położenia między Waszym statkiem a statkiem przeciwnika. Można było, że lecisz szybciej od niego, dopasowujesz prędkość, albo lecisz wolniej. Miałeś określony zasięg rakiet i próbowałeś wpuścić przeciwnika w ten zasięg. Tu chyba dosyć podobnie to jest zrobione. Taki fajny kosmiczny shooter z strategicznym takim podejściem. Nie gadają o fabule, taki gameplay jest pokazany. Admiral Spire, you are late. We have held vigil over Anthrax forces for... Te wszystkie Warhammerowe gry to jest taki niewykorzystany potencjał bardzo. To jest tak klimatyczny świat, on jest tak bardzo jest dopracowany, przemyślany. I wszystko tak bardzo pobieżnie się zahacza o tą. Tam można by takie historie opowiadać, że po prostu... że wszystko opada. No dobra, mniejsza z tym, nie będę tego oglądał. Uważam, że to jest fajny tytuł, na pewno fajna gra, ale mam tak wielką ochotę na porządnego Warhammera, na porządną przygodę w Warhammerze, że wszystko inne, co się przytrafia, jest takim niedopełnieniem tego też pragnienia. Ale The Division 2. Mam wielką nadzieję, że też Państwo się dadzą namówić, ale proszę nie kupować za wcześnie, proszę poczekać. Proszę zobaczyć u mnie i potem podjąć decyzję. Nie ma się co spieszyć, wiecie jak to jest, nie? W czwartek 17 stycznia wrzucę Państwu pierwszy pokaz z Xboxa multiplayera, ale i tak mam nadzieję, że dużo pogramy w to razem. Mam nadzieję, że w dużo pogramy tak strategicznie multiplayerów z Wami i mam nadzieję, że oprócz tego będzie dużo fajnego łażenia w single player i opowiadania i rozmawiania. Więc to jest też tak, ta gra może spełnić takie moje potrzeby streamowe. Że jest część do rozmów i część do wspólnego grania. Hej Miodek, dziękuję za 12 miesięcy. It's super scalable. We'll be able to target anything from a budget PC from 5 years ago to the very top end tier, most expensive that you can buy. No właśnie, właśnie, bo to jakby zakres możliwości silnika jest bardzo duży tutaj w tym The Division. I że będzie można wykorzystywać nowy sprzęt i będzie można też świetnie oglądać grę na starym. Ja grałem na Xboxie One X i gra chodziła świetnie, bo chodziła w 60 klatkach, zasięg widzenia był bardzo duży. Chociaż tekstury na większych dystansach było widać, że są takie bardzo umowne, nie? Ale dobrze chodziło, więc no, podejrzewam, że na moim sprzęcie będzie super śmigać. Results in better frame rates for all PC gamers. A myślę, że dzisiaj większość graczy zdaje sobie sprawę, że nie ma się co rzucać na gry. Ja mam takie trochę poczucie odpowiedzialności jako streamer, youtuber, żeby Państwa nie wciągać w takie rzeczy, które mogą Wam się nie spodobać. Ja nie mam kasy od sprzedanej sztuki, nie? Więc nie jest w moim interesie, żeby Państwo kupili dużo gier czy coś. W ogóle nie ma to dla mnie znaczenia żadnego. Nikt zresztą tego po mnie nie wymaga. Natomiast no, mam nadzieję, że jak się okaże, że jest spoko, to będziemy mieli okazję pograć. Będę tęsknił za Nowym Jorkiem, bo Nowy Jork dla mnie bardzo klimatyczny. Waszyngton nie jest dla mnie klimatyczny w ogóle, ale zobaczymy, jak to zrobią. Dobra, co mamy? A, jakaś edycja taka specjalna. Phoenix Shield. Ja zawsze mam też, jak dostaję gry od wydawcy, to dostaję często w takiej podstawowej wersji. Ja sobie lubię dokupić jakieś tam... Potem i tak muszę kupować jakieś edycje specjalne, bo to... Ale figurki jakoś mnie tak nie kręcą, chociaż fajnie wyglądają na półkach, mam miejscami. Kurde, plecak z zameczkiem, damn! Aha, to jest, że można jakiś różny sprzęt dawać tej figurce, no i nie. Nie przesadzajmy, no i co ja potem zresztą tego sprzęt... Co ja potem z tym, będę się tym bawił, czy co, ustawiał sobie na stole, a dzisiaj będziesz, kurde... pistoletem maszynowym, a jutro będziesz snajperką, a pojutrze będziesz kuszą, tak? Tak? Figurka powinna być po prostu jednolita i tyle. Ja dostałem przepiękną edycję God of War? Nie przypominam sobie. Chłopaki z Jaroka dostali, chyba.
Czy FPP można grać w The Division? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Znaczy, czasami przy przecelowaniu jest FPP, więc nie wiem, czy można na stałe łączyć. No, okej. Okay. O Jezu, Odyseja. No to wrócę prędzej czy później do tej Odysei. Czekam, aż całe DLC pierwsze wyjdzie. Pewnie całe DLC wyjdzie wtedy, kiedy ja już będę miał co innego do ogrania, ale spoko. Tak czy inaczej, przeszedłem przynajmniej pierwsze DLC w Originie, więc jestem szczęśliwy. Speaking of great stuff, let's begin with the second episode of the Legacy of the First Blade story arc that comes out mid-January. In Shadow Heritage, the second episode of Legacy of the First Blade. No, dopiero drugi epizod wychodzi teraz, nie? Scott, can you tell us more about what's waiting for the players? Nie muszę przyznać, że ciągle mnie męczy jednak ściganie tych kultystów. Wiem, że to jest, że warto to skończyć, ale nie mogę się zmusić do pływania. Po prostu nie sprawia mi przyjemności walki na morzu. We can't wait to continue the legacy of the First Blade story arc with this second episode mid-January. But we also have a lot of free content. No właśnie, nie ma co na siłę, nie? Też tak myślę. Ale na pewno to DLC będę chciał przejść całości. We'll be releasing two new Lost Tales of Greece, continuing our totally free series of additional adventures. The first storyline, Daughters of Lalaia, releases early this month. In a village where all of the men have left for battle, the townspeople beg you to train the remaining women to defend themselves from an outside threat. It's a bit like a Greek version of the Seven Samurai, where your choices throughout their training will determine the survival of the village. Our second free adventure, Poet's Legacy, will launch near the end of the month. In this story, you'll discover that Greece's most scandalous poet. Ale muszę powiedzieć, że twórcy Odysei wpisują się idealnie w taki mój wymarzony model gry. To znaczy, jest otwarty świat, jest jakaś przygoda i potem się pojawiają kolejne takie jakieś fabularne opowieści. Cały czas ktoś coś robi, cały czas nad tym pracują. Argies is a high-level challenge, so we recommend that you're at least level 50 before battling this mythical behemoth. You'll find Argies in the bowels of a fiery volcano. I muszę też przyznać, że walki z bossami super były zrobione w Odysei. Walka z Minotaurem po prostu mega. Nie były trudne, ale czuło się takie... Czuło się epickość tego. And this month, it's a pleasure to announce the arrival of a franchise favorite. Our next legacy lieutenant, Aya, joins the crew from Assassin's Creed Origins. The legendary Egyptian assassin will bring her naval prowess to the dangerous waters of ancient Greece. Later this... No to mi się średnio podoba. Wiem, że te postacie, które są na statkach, to nie do końca mają... ...and grace the Adrestia with Aya's legendary skill. This month also marks... To takie jest... Wiadomo, że ona żyła w innych czasach i to... ...parties are in combat. Dionysos never misses an occasion to celebrate freedom. The Dionysos pack contains a gear set, a mount, and a legendary dagger. At the end of January, wiem, Kubańczyk, co tam jest, wiem. Of the goddess of wisdom and warfare with the Athena pack. This blessed collection contains a gear set. Ale to jest piękna kobieta, ta Cassandra. And a legendary short blade. All these items will be available in both the store and the Echoes of the Olympians. All right, Scott. Tak naprawdę to czekam na Atlantydę, bo to też się wiąże z tym drugim zakończeniem Asasyna, z tą drugą linią fabularną. Jestem bardzo, bardzo ciekaw Atlantydy. No co, lecimy dalej, nie? Bo to tak już żeśmy sobie pogadali. A Anthem Interceptor. To jest ten taki Asasyn trochę, tak? Agility. Style. The Interceptor Javelin darts effortlessly around the battlefield. Kurczę, tak bardzo, bardzo czekam na tę grę, ale tak bardzo się boję, że to się okaże nieudane. Że to też jakby...
Najmocniejszą stroną BioWare zawsze było opowiadanie historii, relacje między postaciami, nie? A tego nie ma tutaj, to wszystko jest tak prezentowane przez pryzmat tych walk, które są bardzo widowiskowe. Zresztą walki też BioWare dobrze robiło, na przykład w Mass Effect Andromeda walki były najmocniejszą stroną, bardzo dobrze się walczyło w tej grze. Natomiast chciałbym jeszcze coś innego zobaczyć, nie, tutaj. And target beacon to set him up and knock him dead. I też mnie trochę mnie martwi ta taka... Dużo rzeczy mnie martwi, nie? Ta konwencja, że wchodzisz do otwartego świata i tam nie ma żadnych historii, a wracasz do miasta i potem oglądasz te filmiki. No nie mam pojęcia, czy to jest takie wydzielenie jednego i drugiego. Combo damage and a freezing aura that chills enemies in melee range. And if that wasn't enough, target beacon marks a target for bonus damage and travels to a new. A jeszcze miałem pojechać na pokaz Anthema i teraz chyba nie pojadę, jak się okazuje. Venom spray coats nearby targets in acid, a status effect that causes its victims to take additional damage from all sources. Searching glaive pearls a high damage target seeking projectile at your. To długa historia. The final assault system I want to highlight is cluster mine, which lays down several proximity detonated explosives. Notably, the mines emanate from a single projectile, which means that if you score a direct hit, your target will be all but annihilated by the ensuing shower of explosive traps. Though not as elegant as the well-planned dance of freezing melee attacks from the first build. Kurde. To będzie brzydko wyglądało na streamie, jasny gwint. That comes in very handy during boss encounters. The interceptor's ultimate is assassin's blades. It's pretty simple. You brandish a pair of knives and slice to your heart's content. The damage over the full duration is astonishing, and perhaps most crucially, the interceptor is completely. Tu kurwa nic nie widać. Ja pierdzielę. You'll sacrifice the ability to fly until your rampage is over. If you want to get up close and personal, move with the sense of purpose. No to zdecydowanie nie jest klasa dla mnie. Ja lubię trzymać dystans jednak. The interceptor is the javelin for you. Be sure to check out our profile of the hard-hitting storm and stay tuned to IGN all January long for exclusive Anthem reveals. No, okej. Spoko.